Bartłomiej Ziębicki to ja. I właśnie prezentacja nazywa się Przez życie Scotta. Tutaj jest nasz plan prezentacji. Od początku już rozpocząłem. Dalej będę mówił, jakie imiona nasze koty dostały, jaką podjęliśmy decyzję w związku z nimi, ponieważ nie była to oczywista decyzja. Jak wyglądało nasze wspólne życie, jakie zmiany nastały i jak dalej rozwijała się ta historia, oraz podam parę liczb i przedstawię parę wykresów i podsumujemy wtedy naszą historię. Tak wyglądały nasze kotki. Pierwszy raz, kiedy je zobaczyliśmy, były pod samochodem i właśnie to było rano, jak wyszliśmy z hotelu, okazało się, że to nie jest jeden kot, tylko trzy. Tutaj na tym zdjęciu widać dwa. Jak widzicie, były dość schorowane, więc postanowiliśmy, że coś musimy z tym zrobić. I żeby te koty złapać, musieliśmy wykazać się pewnym sprytem. Dwa koty udało się złapać na jedzenie z hotelu, które poprosiliśmy z kuchni. Natomiast trzeci kot nie chciał się dać złapać, więc pojechałem do pobliskiego miasta zakupić kocie puszki z mięskiem i te puszki zostały włożone do kartonu i następny kot tam wszedł do tego kartonu, ja się okradłem i tego kota złapałem. Wtedy już wszystkie trzy koty były z nami i następnie musieliśmy je przetransportować do domu. I tutaj jedna osoba, która jest tutaj również obecna, bardzo nam w tym pomogła. Zadzwoniłem do Ziemka, który Ziemek znajdował się 50 km od tamtego miejsca, było godzina 10 rano i powiedział, że spytałem go przez telefon, czy ma może miejsce na trzy koty, dwa rowery i dwie osoby. Powiedział, że jest już w drodze. Koty niestety jechały w plastikowym pudełku, bo tylko to mieliśmy dostępne. Koty udało się zawieźć do domu, nie bez przygód, ponieważ samochód Ziemka miał pewne problemy. Ale udało się, dojechaliśmy do domu, zaprowadziliśmy koty do weterynarza, a następnie zaprowadziliśmy je do naszego mieszkania i mieliśmy jakoś co do nich podjąć decyzję, nie wiedzieliśmy, czy je zatrzymamy, czy nie, no ale postanowiliśmy, że nadamy im imiona póki co, będzie nam łatwiej się po prostu komunikować, mówiąc o nich. No więc pierwszym kotem, którego nazwaliśmy, był Cwaniak. Koty zamknęliśmy w łazience, ponieważ nie chcieliśmy, żeby one się czuły przytłoczone taką dużą nagle przestrzenią. I zamknęliśmy je tam, żeby miały trochę spokoju, mogły sobie tam odpocząć, ale ten oto kot, który jest tam widoczny, zauważył, że zamykamy drzwi na klamkę, więc wskoczył na tę klamkę i drzwi otworzył. Stwierdziliśmy, ale Cwaniak. I tak został Cwaniakiem. Ten kot, to Łatek, za chwilę go zobaczycie, potrzebował najwięcej opieki i pieszczot. Łatek był na tyle schorowany i głodny, że gdy podaliśmy mu jedzenie, on najadł się i po prostu zasnął koło tego samochodu, który tam widzieliście i po prostu go wzięliśmy. Łatek oczywiście dlatego, że ma łatki. I trzecim kotkiem jest Ksena. Kotom trzeba było zakraplać oczy, ponieważ były chore, ale Ksena najbardziej walczyła z nami, żeby tych oczu jej nie zakraplać i stwierdziliśmy, że jest waleczna jak Ksena, wojownicza księżniczka. To jest Ksena i Cwaniak, przytulają się i się kochają, to prawda. Koty się leczyły, czas mijał, a my stwierdziliśmy, że już takie polubiliśmy, że nie jesteśmy w stanie ich oddać, więc podjęliśmy decyzję, że koty z nami zostaną. A tak wyglądały kotki już po jakimś czasie, kiedy się wyleczyły. Kotki stały się członkami naszej rodziny i tak spędzały z nami nasze swoje dni. No i nasze dni, my spędzaliśmy z nimi. Jednak przyszedł taki czas, że musieliśmy zmienić miejsce zamieszkania, ponieważ
z trzema kotami. Mieszkanie, w którym byliśmy, okazało się za małe. I znów poratował nas ziemek. Przeprowadzaliśmy się do innego domu, jednak ten dom musiał zostać trochę odremontowany, a w związku z tym koty nie mogły tam się znajdować, więc zamieszkały u ziemka. I jak widać, wcale nie miały się tam źle. Niestety sąsiadka ziemka nie polubiła nowych kotów, nowych sąsiadów, w związku z czym, jak część działań w domu zostało wykonane, koty przyjechały i zaczęły dom zwiedzać. I jak widać, bardzo polubiły nowe miejsce. Niestety remont dalej trwał, więc znów poratował nas, tym razem Kuki, którego tutaj część z nas. Tutaj koty w domu Kukiego na moich kolanach. No i ostatecznie remont się zakończył i koty wreszcie mogły zamieszkać w nowym miejscu. Nadszedł czas na kolejne zmiany. Tylko nie mów, że znów się przeprowadzamy. Nie, nie, zostajemy, ale w domu pojawią się nowe koty. Ale co? Ambroży i jeszcze tamtego czasu Bandzia to kotki ze schroniska. Bo Bandzia okazała się chłopcem, więc nadaliśmy mu imię Gustaw. Rozmawiałem o tym z Gustawem. Powiedział, że jest mu bardzo miło. Czy umiesz wskazać, który to kot? Chyba nie. Ten ładniejszy. A tak, oczywiście. Powiedziałem Gustawowi, że ten kot jest do niego podobny z wyglądu i z charakteru. Koty, kiedy to włączają do stada, nie mogą być od razu do niego włączone, bo to trochę tak, jakby do nas do domu przyszedł obcy facet i po prostu chciał z nami mieszkać. Tak samo jest z kotami. W związku z czym, kiedy te dwa kotki przyjechały do nas, musieliśmy je zamknąć w jednym pomieszczeniu, gdzie będą mogły się zaaklimatyzować i następnie przez pewien czas trwała wymiana zapachów, ponieważ koty bardzo polegają na swoim węchu i tak też rozpoznają członków stada. Te zapachy musiały być wymieniane między kotami, zanim koty mogły się poznać osobiście. Za drzwiami są inne kotki, te nowe, a poprzedni rezydenci chcieli bardzo zobaczyć, co tam się dzieje. Kotki te nowe, czyli Ambroży i Gustaw, również byli zaciekawieni rezydentami. Po jakimś czasie udało się doprowadzić do spotkania. Udało się odwrócić kotów uwagę od tego, że się jeszcze nie znają, kocimi chrupkami. Po pewnym czasie stwierdziliśmy, że skoro mamy dużo miejsca, możemy pomóc jeszcze jakimś innym kotom. I tak trafiła do nas Planka oraz Książę, które były kotami z fundacji, które zostały odłowione w miejscu bytowania, które bardzo im nie sprzyjało, a niestety nikt nie chciał ich przygarnąć, w związku z czym groziło im na zimę powrót do tego miejsca bytowania. Chcieliśmy bardzo tego uniknąć, dlatego przygarnęliśmy je. I znów nastąpiła izolacja i jak widać, koty mimo wszystko były dość zadowolone. Po jakimś czasie mogliśmy już poznać wszystkie koty ze sobą i nadszedł taki dzień, że koty już coraz częściej ze sobą się spotykały, a ostatecznie wszystkie razem zaczęły dzielić przestrzeń. To był fajny dzień. I tutaj mogę Państwu wreszcie pokazać całą wesołą rodzinkę. Widzimy Ławka, Cwaniaka, Gustawa, Plankę, Ambrożego, Księcia i Xen, która nie znalazła się na zdjęciu, więc musiałem ją dodać. Tutaj mamy trochę danych na temat kotów. Pierwsze koty mają już teraz około 2 lat, natomiast pozostałe koty są około roku, troszeczkę starsze. I jak widać na załączonym obrazku, 2 koty są czarne, 2 są bure, 1 jest biały właty. Jeden kot jest czarny z plamkami, a tylko jeden jest biały, srebrny kot. Tutaj mamy wyliczone koszta karmienia kotów. To, co mamy tutaj w tabelce po lewej, to są sugerowane porcje karmy dla kotów i na podstawie tych sugerowanych porcji zostały wyliczone koszty miesięczne i dniowe dla
każdego kota. I jak widać, około 580 zł kosztuje utrzymanie wszystkich kotów. Jednak życie weryfikuje to i okazuje się, że te małe, młode koty tak dużo lubią jeść, że nie wystarcza tej karmy, więc jednak ta tabelka trochę jest przekłamana. Trochę jednak to więcej wychodzi. I tutaj, proszę Państwa, wykreśnik. Jak widać, cwaniak i ambroży jedzą najwięcej. Łatek jest niedaleko dalej. No i książę, a kocice, czyli Ksena i Blanka, jedzą najmniej. Można się było tego spodziewać. Tak, jak najbardziej. To tutaj mamy wykres kołowy. Można zobaczyć, że również cwaniak i ambroży tutaj się widać, że ten obszar jest znacznie większy niż te pozostałe. Te są, można powiedzieć, prawie symetryczne, natomiast no po 18% wciągają ambroży i cwaniak. Aczkolwiek to również zależy od pogody i innych rzeczy. Ambroży jeszcze rocznie i rośnie i w związku z tym ja więcej. Cwaniak już trochę mniej, więc to różnie bywa. Powiedziałbym teraz, że chyba ambroży powinien zająć większą część tego wykresu. No i tak, podsumowując, życie z kotami jest piękne i fascynujące. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że są to pewne koszta. Również dochodzą wizyty u weterynarza, trzeba po nich sprzątać i tak dalej. Więc nie jest to pozbawione wyzwań, ale na pewno koty odwdzięczają się mruczeniem i pozwalają się głaskać, są mięciutkie i puchate i można im robić zdjęcia i miziać się i w ogóle. W związku z czym jak najbardziej można powiedzieć, zarabiają na siebie. Tutaj chciałem zareklamować. Można nas obserwować na Instagramie. Elot of Fitness. Ostatnio niestety nie pojawiają się nowe materiały. Natomiast jeżeli pojawi się więcej osób zainteresowanych, no to myślę, że tych materiałów też zacznie się pojawiać więcej, więc oczywiście bardzo Państwa zapraszam. No i dziękuję za uwagę. Łatek też dziękuję. Jakby ktoś chciał obejrzeć jakieś zdjęcia albo posłuchać więcej historii o kotkach, to zapraszam. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Dziękuję. A i tutaj jeszcze chciałem pokazać fragment naszego Instagrama. Jakby co, to pod tym adresem można oglądać. Dziękuję. Bartłomiej Ziemba-Ziembicki.